Witam Państwa serdecznie. Na wstępie dziękuję organizatorom za zaproszenie. Na pewno większość z Państwa jest mocno zdziwiona, co robi przedstawiciel firmy ubezpieczeniowej na tego typu konferencji, ale myślę, że po mojej prezentacji troszeczkę Państwu rozjaśnię się ten temat, skąd firma ubezpieczeniowa wśród takich specjalistów. Ponieważ powiem już na wstępie, że ubezpieczenie mienia w polskim rynku ubezpieczeń jest dobrowolną decyzją inwestora, właściciela obiektu. Nie ma przepisów, które narzucałyby konieczność ubezpieczenia mienia. A z kolei firmy ubezpieczeniowe stworzyły swoje standardy wymagań w odniesieniu do niektórych branż, które to branże są bardzo szkodowe, w których spełnienie wymogów minimalnych, w sensie wymogów ustawowych, często nie pozwala włączyć ryzyka ubezpieczenia mienia. Zresztą polskie przepisy głównie ukierunkowane są, ustawy ukierunkowane są na życie i zdrowie, bezpieczeństwo ludzi, a nie bezpieczeństwo mienia. To, co pani dyrektor powiedziała, ilość odstępstw, wniosków o odstępstwa, które wpływają, z mojej perspektywy, myślę, że z perspektywy ubezpieczyciela, są trochę niepokojące. I to jest sygnał, że chyba mamy wiele do zrobienia. Te przepisy nie są adekwatne do obecnych realiów i takie panele dyskusyjne jak dzisiaj, myślę, że są znakomitą platformą wymiany poglądów i spostrzeżeń. Może zacznę od tego, skąd się w ogóle wzięła nauka o bezpieczeństwie, która jest podstawą, leży jak gdyby u podstaw bezpieczeństwa pożarowego budynków, tak? I bezpieczeństwa pożarowego mienia. Bardzo duża liczba katastrof występujących w przemyśle doprowadziła do powstania nauki zwanej nauką o bezpieczeństwie. I tutaj jedna z katastrof Seveso, od miejscowości, w której wystąpiła ta katastrofa, myślę, że Państwu znana dyrektywa Seveso, w tej chwili już 3, reguluje szczegółowo jakiego obostrzenia i procedury, jakie powinny panować w zakładach zwiększonego ryzyka. Mówimy tu o zakładach chemicznych, petrochemicznych i pochodnych, ale nie zawsze katastrofa wiąże się z katastrofą, z utratą majątku, ze znaczną utratą majątku, ponieważ katastrofa w Bhopalu w 1984 roku to jest dla mnie osobiście taka najbardziej chyba po ludzku patrząc tragiczna katastrofa. Co prawda więcej się mówi o Czarnobylu, aczkolwiek katastrofa w Bhopalu pochłonęła setki tysięcy ofiar ludzkich, a szkoda majątkowa była bardzo mała. Ta instalacja stoi do dnia dzisiejszego. Można w internecie znaleźć ciekawe filmy na temat, jak doszło do tej katastrofy. I tutaj ciekawe są również przyczyny. Wyłączenie wszystkich systemów bezpieczeństwa, BLAK, planu awaryjnego. Jeśli chodzi o podstawy nauki o bezpieczeństwie, to jeśli spojrzymy w taki układ, w którym człowiek działa, każda działalność człowieka związana jest praktycznie z dwoma dodatkowymi czynnikami. Oprócz tego czynnika ludzkiego jest jeszcze środowisko i technika. Każdy z tych układów, każdy z tych czynników wchodzących w układ wnosi do układu swego rodzaju zagrożenia, tak jak technika niesie ze sobą zagrożenia różnego rodzaju, patrząc pod kątem substancji, technologii, środowiska, oczywiście wszystkiego rodzaju zagrożenia środowiskowe, kataklizmy. No i człowiek, ta jego nieświadomość, ta jego pomysłowość. To Państwu pokażę na dalszej części prezentacji, z czym się spotykamy. Żeby dokonać takiej analizy ryzyka na potrzeby ubezpieczyciela, inżynierowie tacy jak ja
każda firma ubezpieczeniowa w Polsce praktycznie ma kilku inżynierów, którzy dokonują analizy oszacowania poziomu ryzyka. Z jednej strony patrząc na jednej stronie szali wagi, którą stworzył, myślę, że mentor polskiej nauki o bezpieczeństwie procesowym, profesor Adam Markowski z Politechniki Łódzkiej, gdzie z jednej strony szali wagi mamy systemy bezpieczeństwa, z drugiej mamy zagrożenia. Analizując zakłady różnego rodzaju, począwszy od zakładów produkcyjnych, magazynowych, różnego rodzaju branże generują różne zagrożenia. I często bywa tak, że właśnie zagrożenia są niewspółmierne do zabezpieczeń, które występują w danym zakładzie i systemów bezpieczeństwa. Kolejną kwestią jest jakość wykonania, utrzymanie tych systemów bezpieczeństwa. Tutaj też to, co pani dyrektor powiedziała, te odstępstwa od założonych w projekcie przez projektanta, później rzeczoznawcę systemów i szukanie jakiejś drogi, nazwę to w cudzysłowie obejścia lub stworzenia jakiejś alternatywy, zazwyczaj łagodzą te pod kątem bezpieczeństwa mienia, łagodzą tutaj te wymagania niż obostrzają. Mam tu na myśli, głównie chodzi o systemy, uciekanie od montażu systemów poprzez zaniżanie obliczenia projektowego obciążenia ogniowego czy podziału na strefy pożarowego budynków. Do takiej wstępnej analizy oceny ryzyka dla potrzeb ubezpieczeniowych na pewno potrzebujemy informacji o konstrukcji budynków. A oprócz konstrukcji budynków ważny jest stan techniczny wszystkich instalacji i samego budynku. Poza tym podział na strefy pożarowe. Za szkody, które do tej pory zapłaciliśmy, widzimy, że ten podział na strefy pożarowe jest bardzo istotny dla nas. Jeśli nie mamy zachowanych odpowiednich stref pożarowych, to możemy mieć szkodę 100% w majątku firmy. A pracując z firmami w obszarze klienta korporacyjnego, są to majątki warte kilkaset, kilkadziesiąt milionów złotych. Jeśli dochodzi do takiej szkody, to oprócz szkody materialnej w budynku również pojawia się duża szkoda pośrednia, tak? Bo okazuje się, że nagle 500-300 osób traci pracę, a koszty stałe są cały czas, tak? I tutaj ubezpieczenie, coraz bardziej popularne ubezpieczenie utraty zysku, BI tak zwane, które jest, no, wchodzi na polski rynek ubezpieczeniowy, jest coraz bardziej popularne, ale ma to ścisły związek z bezpieczeństwem pożarowym budynków. I tu jeszcze raz podkreślę, podział na strefy pożarowe użytkowanych obiektów. To ma istotny wpływ na szacowanie dla nas tak zwanego PML-a, czyli prawdopodobnej maksymalnej szkody, w tym wypadku mówimy o szkodzie pożarowej. Ile w wyniku jednego zdarzenia pożarowego może ulec zniszczeniu majątku firmy? Za ile zapłacimy? I tutaj bardzo szczegółowo zwracamy uwagę, jak wygląda podział na strefy pożarowe i tutaj też spotykamy się bardzo często z odstępstwami od tego, nieprzestrzeganiem tych chociażby wymogów ustawowych, a z drugiej strony patrząc, przy niektórych branżach wymagamy, chociaż nie jest to wymagane ustawowo, ale staramy się, żeby u naszych klientów dokonywać w miarę możliwości podziału zakładu na strefy pożarowe, żeby dywersyfikować to ryzyko, żeby nie doprowadzać do takiej stuprocentowej szkody, unikać stuprocentowej szkody w majątku. No i oczywiście szereg czynników procesowych, tak? Począwszy od tego, czy jakiego rodzaju operacje procesowe, jakiego rodzaju surowce są wykorzystywane do produkcji, właściwości fizyko-chemiczne tych surowców, czy wyrobów gotowych, które są produkowane bądź magazynowane
w danej firmie. Poza tym stan techniczny instalacji, tak samo jak obiektów, tak i instalacji zamontowanych w obiektach. Często bywa tak, że instalacje posiadają aktualne przeglądy, a ich stan techniczny no, pozostawia wiele do życzenia, tak można to określić, bądź budzi wątpliwości co do ich stanu, faktycznego stanu technicznego. Należy też pamiętać, że całkowite wyeliminowanie ryzyka jest niemożliwe. Nigdy, chociażbyśmy zamontowali najlepsze systemy, najlepsze układy, to każda instalacja może nie zadziałać, ma prawo nie zadziałać. Teoria niezawodności nam o tym mówi. A z drugiej strony patrząc, jeśli byśmy byli w stanie wyeliminować ryzyko, to by niepotrzebne były firmy ubezpieczeniowe, prawda? I nie mielibyśmy co robić. Dlatego należy kontrolować to ryzyko. Można to robić na dwa sposoby. Przez prewencję, czyli właśnie oddziaływanie na prawdopodobieństwo. Tutaj też zwracamy uwagę w swoich analizach i w swoich audytach na czynniki organizacyjno-porządkowe, szeroko rozumianą prewencję pożarową. Tutaj ten czynnik ludzki, statystyki szkodowe, które prowadzi Państwa też Straż Pożarna po zaistniałych szkodach, pokazują, że ten czynnik ludzki, jego nieprzewidywalność, jego pomysłowość, w cudzysłowie oczywiście, no stanowi duży udział, procentowy udział w szkodach pożarowych. Druga sprawa to redukcja, to jest to, o czym mówiłem. Podział na strefy pożarowe, przestrzeganie tego podziału na strefy pożarowe, dywersyfikacja ryzyka, minimalizacja obciążenia ogniowego, czyli minimalizacja materiałów, składowania materiałów, przestrzeganie, to też jest rzecz bardzo istotna, że w firmach często dochodzi, firmy się rozwijają. Budynek był projektowany jako budynek produkcyjny, okazuje się, że za dwa lata firma się rozbudowuje, wybudowała kolejny budynek. Ten budynek, który był do tej pory budynkiem produkcyjnym, staje się budynkiem magazynowym lub odwrotnie. Nikt nie weryfikuje wtedy obciążenia ogniowego, że ono wzrosło nawet kilkukrotnie. I nikt wtedy też nie weryfikuje systemów bezpieczeństwa, które powinny adekwatnie wzrosnąć. Jeśli wzrasta nam obciążenie ogniowe, zmienia się ryzyko, zmieniają się czynniki wpływające na ryzyko, powinny też wzrastać systemy bezpieczeństwa chroniące przed tym zagrożeniem. I tutaj też dostrzegamy takie wiele nieprawidłowości w tym zakresie. O, przepraszam. I jeden z wierszy niemieckich, z poetów, trzeci wiersz niemieckiego romantyzmu pisał, właśnie, że gdzie wzmaga się zagrożenie, tam również rośnie w siłę to, co przed nim ratuje. A okazuje się, że nie jest tak do końca. Tak być powinno. Oczywiście innego rodzaju wymagania ubezpieczyciele mają i nasze ustawodawstwo od zakładów zwiększonego dużego ryzyka, to co wspomniałem o dyrektywie Seveso, a innego rodzaju wymagania mamy od mniejszych podmiotów, tak? Ale patrząc w drugą stronę, czy gaz, który jest wykorzystywany w firmie, w kotłowniach, w różnego rodzaju nagrzewnicach, czy piecach technologicznych ma inne właściwości, innego rodzaju zagrożenia niż w kopalni gazu, czy w petrochemii. Jeśli chodzi o rozpuszczalniki, które są produkowane, czy farby, czy lakiery produkowane w zakładach zwiększonego dużego ryzyka, a wykorzystywane często w dużych ilościach w zakładach produkcji mebli czy pochodnych, gdzie nie patrzy się i tutaj nasz ustawodawca też nie wymaga miejsc, czy nie wskazuje, gdzie powinny być tego typu substancje przechowywane w sposób bezpieczny. I mamy takie trzy stany, można powiedzieć, jeśli zagrożenia są większe od zabezpieczeń, niestety
ubezpieczyciel nie może sobie pozwolić, żeby ubezpieczyć to ryzyko. Jeśli zagrożenia są adekwatne do zabezpieczeń, to oczywiście ryzyko jest dla nas akceptowalne, niemniej jednak jeszcze nad tym ryzykiem możemy popracować. Ryzyko jest akceptowalne, ale w naszej nomenklaturze sklasyfikowane jako słabe. Dlatego też klient płaci odpowiednio większą stawkę. Jest na widowni dwóch moich kolegów, underwriterów, nie wiem, czy to pojęcie Państwu znane, zajmujących się techniczną oceną ryzyka, którzy szacują, kwotują składki. Tak? Jeśli jest poziom ryzyka akceptowalny, ale słaby, to kwotują to odpowiednio wysoko, powiedzmy. Z drugiej strony patrząc, jeśli ryzyko jest dla nas dobre, czyli zabezpieczenia są odpowiednio większe od zagrożeń, no to klient może adekwatnie mniej zapłacić składki, bo mamy bardziej przewidywalnego klienta, mamy większe prawdopodobieństwo, że nie za tą szkodę nie zapłacimy tak dużych pieniędzy, bądź nie tak, z drugiej strony patrząc, nie tak szybko, może tak. I tutaj wrócę do kwestii przepisów prawa i wymagań, że w większości przypadków, w większości branż, z którymi się spotykamy, spełnienie przepisów minimalnych wystarczy. Niemniej jednak w odniesieniu do niektórych branż ubezpieczyciele stworzyli własne wymagania, własną kryteria akceptowalności ryzyka i budują swój kodeks dobrych praktyk. Mam tu na myśli na przykład zakłady produkcji mebli. Jeśli w zakładzie nie wynika z rozporządzenia, patrząc pod kątem powierzchni strefy pożarowej i gęstości obciążenia ogniowego, montaż systemu detekcji pożaru, to klient tego nie robi. Nie robił do tej pory, ale w tej chwili w tego typu zakładach już jest to standardem i to był wymóg ubezpieczycieli. Po tąpnięciu na rynku w 2008 roku, gdzie myślę, że zdecydowana większość branży ubezpieczeniowej, był to oczywiście okres, w którym te firmy się rozwijały, tak do 2008 roku, nie myślano wtedy w tych firmach o bezpieczeństwie pożarowym. Ilość szkód, która była, rozkładała, można powiedzieć, wynik techniczny towarzystw ubezpieczeniowych, podjęto zero-jedynkową decyzję o nieubezpieczaniu branży drzewnej. To skutkowało bardzo, bardzo mocno odbiło na rynku ubezpieczeniowym, ale to też zmieniło świadomość właścicieli tych firm i doprowadziło do tego, że większość z tych firm zmieniła swoje oblicze. Tutaj dodam, że ta branża jest bardzo branżą rozwojową. Z małych firm wartych do 5 milionów, w tej chwili przez ten okres 5-7 lat te firmy wyrosły na naprawdę ogromne majątki, warte 20, 30, 100 milionów złotych. I tutaj odpowiedzialność ubezpieczyciela zdecydowanie wzrosła. Tak? Jeśli mieliśmy do tej pory 5 milionów, a w tej chwili bierzemy na siebie odpowiedzialność, tak, do swojego ryzyko do portfela warte 50-100 milionów złotych, mamy mieć prawo własne wymagania i tworzyć własne standardy bezpieczeństwa przez budowę chociażby kodeksu dobrych praktyk. Ta dokumentacja zdjęciowa obrazuje, że pomimo tego, że instalacje elektryczne posiadają aktualne badania potwierdzone protokolarnie, często na audytach spotykamy takie obrazki. Tak? I tutaj już intuicyjnie widzimy, że no nie wygląda to najlepiej i nie można... I może tutaj wystąpić jakieś zarzewie pożaru. Podobnie z kwestią instalacji hydrantów. Jeśli w ogóle są takie hydranty. Wczoraj miałem ciekawy też przykład. Byłem u klienta, w którym pokazał protokół z badania hydrantów zewnętrznych. Jest jeden hydrant na sieci.
Firma wykonała oczywiście pomiar, zacytowała ustawę, że hydrant powinien mieć 10 litrów na sekundę wydajności. Stwierdzona, zmierzona wydajność hydrantu była 8,75. Był podpis osoby, która przeprowadziła badania, żadnego komentarza. Pytam o kierownika zakładu, który uczestniczył w tym badaniu, czy osoba, która wykonywała to badanie, powiedziała panu, że ten hydrant nie spełnia wymaganej wydajności. Nie ma tego, tej wydajności. Możemy go w tej chwili traktować jako nieistniejący, tak? Mamy świetnie wyszkolonych strażaków, wyposażonych w najnowsze wozy, w najnowszego rodzaju tutaj środki, ale jeśli nie będziemy mieli wody do gaszenia, to cóż nam straż pomoże, tak? Oni muszą mieć pewne źródło wody do gaszenia pożarów i tutaj pani dyrektor też powiedziała o tym, że co do zaopatrzenia wodnego, tutaj też widzimy nieraz niepokojące odstępstwa. A tutaj nie wiem, czy państwo wiecie, co jest na tym zdjęciu przedstawione. To jest kopalnia soli w Wieliczce i jeden z chodników, który jest zabezpieczony takim pseudozabezpieczeniem, można powiedzieć, tak, roztworu wodnego z wapnem. I tutaj dowiedziałem się przy okazji zwiedzania kopalni, że już w wieku XVI zaobserwowano, gdzie zaczęto eksploatować tą kopalnię, zaobserwowano, że jeśli drewno tak pseudo zaimpregnowane takim zwykłym roztworem wody z wapnem jest bardziej odporne na pożary. To oczywiście zasadniczą kwestią zabezpieczania tych tuneli było, nie było wtedy elektryfikacji, wiadomo, tak? Biała farba, zabezpieczenie tego dało większą ilość światła, które odbijała, ale zaobserwowano też, że to drewno jest bardziej odporne na pożary. W XVI wieku, mamy XXI wiek i mamy nowo budowaną cynkownię. I tutaj z płyty OSB, główna rozdzielnia elektryczna. W żaden sposób nie zabezpieczona. Tutaj może to zdjęcie nie najlepiej oddaje, ale to było połączone takim sarkofagiem z całą dalszą konstrukcją nad wannami z środkami do wytrawiania żelaza. Składowanie materiałów niebezpiecznych. Tu też o tym wspomniałem, że patrząc na właściwości fizyko-chemiczne tych mediów używanych w zakładach, niczym one się nie różnią od zakładów, w których one są produkowane. Chodzi tylko o ilość tego. Niemniej jednak takie przykłady nieodpowiedniego składowania często są przyczyną, zarzewiem pożaru. Miejsca ładowania wózków. Kolejny temat, który nasze przepisy nie wskazują jasno, żeby tego typu miejsca były wydzielone, w szczególności w magazynach. Magazyny wysokiego składowania, jeśli to nie zostało ujęte na rzecz, jeśli tego nie wskazał inwestor, że chce mieć takie miejsce, to przepisy też chyba jasno nie regulują, gdzie to powinno być i w jaki sposób to powinno być zabezpieczone. No i tu dalej galeria zdjęć, jak wyglądają instalacje elektryczne, pomimo tego, że badania w świetle przepisów prawa. Wszystko wygląda ok. Tu jest przykład zdjęcia, to o czym mówiłem. Zmiana przeznaczenia budynku po okresie rozbudowy zakładu. Klient dobudował antresolę, gęstość obciążenia ogniowego podwoiła się, a systemy bezpieczeństwa pozostały takie same. No, bezpieczeństwo serwerowni, tutaj też jest dosyć bogata galeria zdjęć. A należy pamiętać, że to bezpieczeństwo, żyjemy w coraz bardziej cyfrowym świecie i to bezpieczeństwo serwerów i danych tam przechowywanych jest istotne. I ten czynnik ludzki, który jest najbardziej nieprzewidywalny, nieobliczalny, a zarazem jego pomysłowość, no tutaj też można bogatą galerię zdjęć, a to jest dosyć istotna
dosyć istotna kwestia wpływająca na bezpieczeństwo pożarowe. Czym to skutkuje? Tym, że pożar jest zdarzeniem, którego nigdy nie można wykluczyć całkowicie, chociaż można wstępnie, na pierwszy rzut oka w odniesieniu do niektórych przedsiębiorstw można by pomyśleć, że cóż tam może się palić. To zdjęcia ze Szkód, hurtownia stali. Niskie obciążenie ogniowe procesów zagrożenia takiego pożarowego, można powiedzieć mało, uległa całkowitemu zniszczeniu. Produkcja i przetwórstwo mięsa, podobna sytuacja. Magazyn, hurtownia motoryzacyjna. Tu jest jeszcze, to zdarzenie było tyle ciekawe, że w magazynie były przechowywane aerozole, które w pożarze zachowywały się jak fajerwerki. I oprócz szkody w mieniu były szkody pośrednie. Akurat obok tego salonu, przepraszam, obok tego magazynu był salon samochodowy. I nowe samochody pośrednio zniszczone przez szkodę pożarową w obiekcie. A to jest szkoda najnowsza, można powiedzieć, w naszym żargonie. W portfelu PZU zakład produkcji mebli w okolicy Kępna. Dodam tyle, że zakład spalił się 3 dni po naszej wizycie. Wskazaliśmy 20 zaleceń klientowi do realizacji. Ubezpieczyliśmy tego klienta, ale bez ryzyka pożaru, do czasu realizacji zaleceń. I 3 dni po tej wizycie klient spalił się. Tutaj też jest pokazane, jak wygląda płyta warstwowa spalnym wypełnieniem po pożarze. Dlatego też kierując się właśnie dobrą praktyką i szkodami, za które zapłaciliśmy, stworzyliśmy swój kodeks dobrych praktyk i mamy troszeczkę większe wymagania w odniesieniu co do niektórych branż, niż stanowią to przepisy prawa. Przepraszam. Do tej pory ubezpieczyciele pojawiali się u klienta na etapie, jeśli chodziło do działań reakcyjnych. Ja reprezentuję jednostkę projekt PZU Lab, który pojawia się na etapie działań prewencyjnych i pojawiamy się już u klientów, zaczynamy współpracować z klientami tworzenia koncepcji budowy zakładu. Wczoraj, przedwczoraj też uczestniczyłem, byłem na audycie weryfikującym u klienta, który buduje produkcję, zakład produkcji pianki poliuretanowej. Współpracuję z tym klientem od roku czasu. Pierwsze moje spotkanie było, klient mnie zaprosił, przyniósł projekt i pokazuje, że może wybudować ten zakład bez konieczności instalacji tryskaczowej. On mówi, że przepisy, polskie przepisy prawa to dopuszczają. Niemniej jednak on jest świadom, że jeśli ten zakład wybuduje bez tej instalacji, to nikt mu tego zakładu nie ubezpieczy. Dlatego zaprosił nas do współpracy, żebyśmy opracowali koncepcję, oczywiście przy udziale projektantów, rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń, żeby to zrobić zgodnie z przepisami i zgodnie z naszymi wytycznymi. Bo tutaj też pojawia się paradoks taki, że nieraz nasze decyzje, nasze wymagania są sprzeczne z przepisami prawa. I to pogodzić nieraz to nie są przypadki notoryczne, ale zdarzają się takiego rodzaju zdarzenia. I tu warto też podkreślić, że jeśli zaczynamy współpracować i montować systemy na etapie koncepcji tworzenia projektu czy projektowania budynku, to mamy duży stopień dowolności. I te koszty poniesione na montaż tych systemów są odpowiednio mniejsze, niż byśmy je montowali już na etapie gotowego obiektu działającego, bo wtedy wymagane jest zazwyczaj przynajmniej czasowe wyłączenie całego zakładu lub częściowe wyłączenie produkcji, a z drugiej strony patrząc, te koszty poniesione na te systemy są już odpowiednio większe z naszej z naszych takich analiz szacujemy, że to jest nawet 1/3 kosztów
może wzrosnąć, jeśli będziemy montować system czy instalacji tryskaczowej, czy jakiegoś systemu detekcji pożaru na istniejącym obiekcie. Przepraszam, coś tu zwariowało. I myślę, że tutaj świętej już pamięci Janusz Kaniewski, myślę, że postać w większości z Państwa znana, najsłynniejszy polski projektant. Jego mottem było, aby projektant tworzył rzeczy, które będą funkcjonalne dziś i za dwie dekady, za kilkanaście lat. Myślę, że PZU Lab jako przedstawiciel największego polskiego ubezpieczyciela wykazuje inicjatywę współpracy z klientami i tworzy swego rodzaju standardy, które będą wymagane są już dzisiaj i będą wymagane za te kilkanaście lat. Jak to robimy? Współpracę chociażby z ośrodkami akademickimi, z instytucjami państwowymi, biurami inżynierskimi i z przemysłem. Często w przemyśle spotykamy się podczas naszych audytów z ciekawymi rozwiązaniami, ale również mamy informacje, jakie są potrzeby przemysłu, jakie klienci widzą, jaką konieczność zmian i jakiego rodzaju zmiany powinny być wprowadzone. A współpraca z instytucjami czy z biurami, no to chociażby takie spotkanie jak dzisiaj, tak jak na wstępie powiedziałem, znakomita forma, platforma współpracy, wymiany poglądów i spostrzeżeń. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękujemy. No i pytania. Czy są jakieś pytania z sali? Jest jedno pytanie. Proszę poczekać, już idzie do pana mikrofon. Dariusz Ratajczak. Mam pytanie, czy ten kodeks dobrych praktyk, o którym pan mówił, jest ogólnodostępny? Można by stwierdzić, jakie są tam ważne elementy. To byłoby o tyle ważne, że projektant mógłby na samym początku, zaczynając już opracowywać koncepcję, uwzględniać to. My coś takiego, przepraszam, tworzymy, nie jest to w tej chwili jeszcze stworzone w formie ogólnodostępnego dokumentu. Niemniej jednak pracujemy nad czymś, żeby stworzyć kodeks praktyk chociażby dla danej branży, tak jak powiedziałem, zakłady produkcji mebli czy przetwórstwa mięsa, dedykowane dla danej branży. Pracujemy cały czas nad tym. Czy jeszcze jakieś pytania? O, jest. Chciałem zwrócić na jedną uwagę, mianowicie przyznam się, że jakieś 25 lat temu pracowałem za granicą i problem zabezpieczeń przeciwpożarowych, więc ja jestem instalatorem w instalacjach właśnie wentylacji, klimatyzacji pokrewnych, wszystkich instalacjach tryskaczowych i tak dalej, był traktowany o wiele surowiej już wtedy przez firmy ubezpieczeniowe. To znaczy musieliśmy się dostosowywać do wymogów, no bo za tym szły po prostu pieniądze. I jakby pan jeszcze mógł powiedzieć, czy w naszych polskich warunkach ta sprawa doprojektowywania, pewnej weryfikacji projektów pod kątem następstw ubezpieczeniowych jest już, od kiedy ona się tak zaczęła i w jakim stopniu jest rozpropagowana i w praktyce stosowana? Tu zgodzę się z panem, że standardy zachodnie, jeśli spotykamy się na takich międzynarodowych konferencjach i rozmawiamy z ludźmi, ostatnie spotkanie z przedstawicielem NFPA z Holandii, on mówi, że był zdziwiony mocno, jeśli mówimy, przedstawiamy przykłady zakładów, które to akurat dotyczyło obiektów magazynowych, że w Polsce dopuszcza się, ubezpieczyciel bierze tak duże ryzyko na siebie, że dopuszcza się możliwość odebrania, użytkowania, dajmy na to, magazynu bez konieczności instalacji tryskaczowej.
Tak? Tak jak powiedziałem, jeśli stwierdzimy na podstawie tej naszej analizy, że te zagrożenia są niewspółmierne do zabezpieczeń, to jest po prostu odmowa ubezpieczenia mienia. Tak? Od kiedy to zostało? Myślę, że to się cały czas dzieje. Szkody, za które płacimy, tak jak powiedziałem, wzrost majątków w firmach jest dosyć duży. I te szkody, za które myślę, że no nie tylko PZU, ale wszyscy ubezpieczyciele w jakiejś części mają swój udział w rynku i płacąc za te szkody, uczą się na tych szkodach. W szczególności na takich dużych, medialnych szkodach. I tutaj progres dostrzegamy. Niemniej jednak nie ma jakiejś chyba takiej daty, granicy, od kiedy to zaczęło obowiązywać. To się tworzy. Fakt, nasze przepisy tutaj, wymagania są dużo łagodniejsze niż zachodnie standardy, czy NFPA, czy VDS-owskie, tak, które regulują ściśle, tak jakbyśmy spojrzeli, nie chcę się tutaj rozwodzić na ten temat, jak powstał VDS niemiecki, tak, z czego to wynikło i z drugiej strony patrząc, jak jest to egzekwowane. To myślę, że tyle. Oczywiście w kuluarach możemy dalej na ten temat dyskutować.